Emilia Dulnik, OKTV, jesteśmy na premierze serialu To nie ze mną, a u mojego boku jeden z głównych aktorów, Olaf, cześć. Cześć, dzień dobry. Ale dziwnie wyglądasz bez tego wąsika. Prawda, on został jeszcze dzisiaj ścięty właśnie dlatego, że ja przyszedłem tutaj incognito, to znaczy nie incognito, tylko jakby poza postacią, w sensie chciałem przyjść prywatnie. Bo jednak Tomek jest na tyle charakterystyczny i na tyle jest, wiesz, można go chyba nawet nie polubić, może, nie wiem, że jednak chciałem się od niego troszeczkę dzisiaj odciąć. No powiedz mi o swojej postaci. No bo chyba ja jestem taką mądralą, która trochę się tak, trochę próbuje pouczać ludzi, ale no coś jej to nie wychodzi, ale dużo osób ją uważa za bardzo mądrą. Ja gram Michała Różyckiego, to jest lekarz, wdowiec, ojciec dwójki dzieci. Ja gram Polę Różycką, no i to jest taka w sumie trochę taka, bardzo chcę pomóc tacie sobie dziewczynę i no z jednej strony się udaje, z drugiej trochę nie i tak dalej, ale no szczerze Pola jest bardzo zbliżona do mojej postaci, bo jest taka sama radosna, jest taka, że cały czas sobie wszystko nagrywać, tak jak ja. No kostiumy, słuchajcie, naprawdę zrobiły mi postać. Agnieszka Wagner po prostu, no fantastycznie wymyśliła te kostiumy. Ja byłam przeszczęśliwa, ale na szczęście ona też jakby cieszyła się tym możliwością po prostu robienia takich cudów ze mnie. Tośka, Antonina Skarbek, to jest bardzo młoda, niezależna kobieta. W stanie bytowania samodzielnym czuje się chyba najlepiej i zawsze to podkreśla. A zarazem jest bardzo wrażliwa, bardzo empatyczna. Wydaje mi się, że dobro całej swojej rodziny i nawet społeczności Złotego Stoczka stawia na pierwszym miejscu. Gdzieś tam na ostatnich miejscach plasuje się jej dobro. Rola, która też troszeczkę namiesza, postać ma na imię Jagoda. I nie mogę więcej zdradzić tutaj, żeby jednak zachęcić widzów, to powiem, że się troszeczkę będzie działo. No to ten serial na pewno jest o miłości, wiesz, w sensie on jest o jakimś rodzajach, różnych rodzajach miłości, bo mamy taką troszkę taką, która się potrzebuje spełnić, a nikt nie chce, żeby się spełniła. Mamy zazdrość, a to też jest przecież jakiś aspekt miłosny, mamy, wiesz, pożądanie, mamy taką miłość rodzicielską między właśnie rodziną, znaczy rodzicami, dziećmi, w ogóle wewnątrz rodziny. To jest absolutnie serial o miłości i różnych jej aspektach i różnych perypetiach, które się dzieją ludziom, którzy nie chcą tej miłości do siebie dopuścić. Jak wam się grało na planie serialu? Bardzo fajnie. Mi się bardzo podobało i poznałam dużo fajnych ludzi, więc super. Sam serial jakby stanowi chyba coś nowego w stosunku do seriali dziennych, które do tej pory lecą, więc zapraszam serdecznie w niedzielę po obiedzie, w idealnej porze do oglądania serialu.